podczas kampanii wyborczej 2023 roku. Tak zwany Fundusz Sprawiedliwości z Ministerstwa Ziobry zapłacił Wirtualnej Polsce, portalowi RMF FM, dziennikowi Gazeta Prawna i Super Ekspresowi za artykuły promujące fundusz. Radio Z ofertę odrzuciło. Według NIK-u Wirtualna Polska dostała za to prawie 1 000 000 zł. Chodzi oczywiście o ten fundusz, który miał pomagać ofiarom przestępstw, a z którego zakupiono Pegasusa. Media publikują także nazwiska dziennikarzy Wirtualnej Polski, którzy dostawali pieniądze od TVP. No i potem tak przypadkowo popierali pisowców w kampanii. To daje kolejne światło na przyczyny nagłego ataku Wirtualnej Polski na prokurator Wrzosek. Okazuje się, że na WP było ponad 300 tekstów fikcyjnych dziennikarzy, które wychwalały wybrane firmy państwowe lub prywatne. Wszyscy zastanawiają się też, kim jest tajemniczy Suwart, który przeprowadził wywiady z politykami Ziobry. No, niektórzy wiążą to z Patrycją Kotecką, żoną Zbigniewa Ziobry. A dziś także o tym, jak Czesi ujawnili działania portalu Voice of Europe, który służył Rosjanom do korumpowania polityków i dziennikarzy. Na liście polityków, z którymi przeprowadzono wywiady, jest polityk z Polski. Europoseł PiS Dominik Tarczyński. Przypadek? Nie sądzę. A dziś także o śmierci Polaka w Strefie Gazy. Otóż w wyniku izraelskiego ataku zginęło 7 wolontariuszy organizacji World Central Kitchen. Jednym z nich jest Polak. Szczegółów na razie nie ujawniono. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy program po świętach. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam Ciebie, witam Państwa. Rzeczywiście po świętach. Odpocząłeś przez święta? Mieliśmy gości, o tak powiem. I bardzo fajne spotkanie z człowiekiem, który walczył z komunizmem, z katolickim zabobonem. Walczył o wolność Polaków. Kiedy jeszcze wielu się to prawie że nie śniło, w latach 70. Joe Łosiak był naszym gościem w niedzielę. Możecie zobaczyć sobie to wspomnienie. Mówiłem też o 2 zamachach na jego życie, których dokonali komuniści. O tym jeszcze porozmawiamy. Możecie, tak jak pastor powiedział, zobaczyć całość nauczania z niedzieli na naszym kanale, a my przechodzimy do naszego flesza, czyli krótkiego przeglądu wiadomości. W trakcie 2023 roku w kampanii, podczas kampanii, czyli już ten PiS był mocno skompromitowany, Fundusz Sprawiedliwości kupował, tak trzeba powiedzieć, reklamy w mediach tak zwanych prywatnych. Żeby kupował reklamy, to jeszcze nic by nie było wielkiego. Takie artykuły, to się nazywa artykuły sponsorowane, tak? Możemy zobaczyć sobie. Nawet wywiady. Zobaczcie, może cofnijmy jeszcze wcześniej. Właśnie na górze jest artykuł sponsorowany. Wirtualna Polska, Fundusz Sprawiedliwości, sprawne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. I takie same artykuły jeszcze mamy. Znowu artykuł sponsorowany w RMF-ie, gdzie tam jeszcze jest Dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze ten Super Ekspres, tak? I tutaj jest napisane, że artykuł sponsorowany chyba tutaj nie, ale dokładnie to samo. Tak jak mówiłem w intro, prawie 1 000 000 zł na przykład WP dostała za taką akcję. Są też, wypływają nazwiska dziennikarzy, którzy kasę dostawali od TVP i potem chwalili dziennikarzy oczywiście jakichś mediów niezależnych typu WP. Hashtag czwarta pseudowładza. Ty już to mówiłeś w zeszłym tygodniu, że to jest właśnie, zresztą od dawna mówiliśmy, że, raczej że od te paru media lat. To jest w Polsce udawana czwarta władza. Myślisz, że to się uda? Tytułowe pytanie z sądy, na której możecie głosować. Czy uda się oczyścić polskie dziennikarstwo? Tak, nie, tylko częściowo. 3 opcje. Głosujcie. Wyniki przedstawimy pod koniec programu. To jest dla ciebie zaskoczenie? Myślisz, że tak będzie, że uda się oczyścić?
Zaskoczeniem pozytywnym jest Radio Z. Szczególne gratulacje dla redaktora naczelnego i całego zespołu, żeście się nie ześwinili w ten sposób. To cieszy, że są takie media, które dostawały ofertę, no bo takie, które nie dostawały, no to i nie odmówiły. A tutaj widać, że pisowcy, ziobryści, bo to kampania wyborcza, ale zobaczcie, nie chodziło o chwalenie całego PiSu, tylko szczególnie za te pieniądze, które no, w sądach są jako nawiązki, jakieś takie dla przestępców, jakieś grzywny i tak dalej, że to miało być, to jest tam kilkaset milionów złotych, że to miało być rocznie, miało być przeznaczane na ofiary przestępstw, no to Ziobro zrobił sobie z tego fundusz wyborczy, można tak powiedzieć, kupował artykuły i jeszcze raz wielki szacun dla Radia Z, że oparło się temu. Reszta zero zdziwień, absolutnie mnie to nie dziwi. Tak jak mówiłem wielokrotnie, aparat propagandy odziedziczyliśmy po komunizmie i widać, że dopiero teraz jest szansa na oczyszczenie środowiska dziennikarskiego. Tak jak powiedziałeś, Radio Z, Łukasz Sawala na Twitterze napisał ofertę takiego właśnie do tego artykułu na wieści. Ofertę, gdzie ujawniono to, że Fundusz Sprawiedliwości płacił za te artykuły. Ofertę takiego artykułu dostał pod koniec września również portal Radio Z. Jako odpowiedzialny za ten portal odmówiłem publikacji. Byłoby głupio zostać z taką laurką, skoro wcześniej wielokrotnie informowaliśmy o tym patologicznym funduszu. Pod koniec września wybory mamy 15 października. PiS już jest skompromitowany po całości, a tu te wszystkie RMF-y wirtualne polskie jadą z taką reklamą na chama tych wszystkich właśnie ziobrystów. No jednak jest to zdziwienie dla mnie. Jest taka rzymska, potem katolicka maksyma, że pieniądz nie śmierdzi. Widać, że tym redaktorom, pseudodziennikarzom, stąd ten hashtag czwarta pseudowładza, te pieniądze za kłamstwo nie śmierdziały. Powinni więc, no, że tak powiem, zrezygnować. Tylko teraz pytanie, kto z tych ludzi, kto był zaangażowany w prostytucję zawodu dziennikarza, zrezygnuje? Kto z nich ma jeszcze coś takiego jak honor? Jak myślicie? Ja myślę, że te wszystkie anonimy zrezygnują. Także żaden Suwarty jakieś i tamte inne. A to okay. Patrycja. Suwart. A wiesz, że Suwart to może być oznaczać suwerenna Polska, artykuł sponsorowany. Suwart. W ten sposób. No, czekaj, ale to tak by się, że kobieta, mężczyzna, to jakoś tak nietradycyjnie to jest. Jest, tam wiesz. Ja tam słyszałem różne rzeczy o tak zwanym kakale. No dobra, kolejny temat. Czesi ujawniają sposób, w jaki Ruscy korumpowali, tak jak mówiliśmy, polityków, dziennikarzy w Europie. Voice of Europe, chyba tak się nazywa to, ten ich portal. No i na liście tych, z którymi wywiady ten Voice cały przeprowadził, jest Dominik Tarczyński, ten, na którego Jarosław Kaczyński ostatnio postawił w europarlamencie, wywalił tego profesora Legutkę, powiedzmy w PiSie zasłużonego, i teraz kierownikiem tego PiSu będzie właśnie w europarlamencie Dominik Tarczyński, jaki mówił, że to będą grać bokami teraz jakoś. Czy robić bokamiśmy się śmiali? Z boku będą szli. Nie wiem, czy z boku, ale... Z boku. Raczej nie z boku, bo on tam właśnie jakieś zdjęcia takie wrzucał właśnie wskazujące, że on jest taki bardziej, że tak powiem, no wiesz, tradycyjny w tych sprawach. No, ale ślubu nie wziął. No po co? No, ale pamiętasz, jak opisywał, jaki on jest wielki katolik? Nie. Że podobno tam, jak gdzieś był w Ameryce Południowej i jakieś katolickie gusła tam odprawiali, to, że nawet pluły gwoździami demony. O kurczę. Wiesz, a na taki, budowach, wiesz, taki, tam mają te takie pistolety, wiesz, na sprężone powietrze. Taki to katolickiego ślubu nie musi brać, ale może się chwalić biustem, czy tam czymś innym tej swojej sponsorki, ale mówmy poważnie. To pokazuje rosyjski ślad, nie tam u jakiś płotek, ale u samego Jarosława Kaczyńskiego. Ktoś powie, to tylko wywiad jest, no to weź tam. No to każdemu wywiad, mówimy o wywiadzie i agenturze. Nie, że wywiad, że to a, wywiad.
wywiad, a, wywiad, tak, no, a no, ta, nie, no, oczywiście, wywiad został usunięty, ale to nie tylko wywiad, ten portal bardzo często Dominika Tarczyńskiego cytował i chwalił, nie? Oczywiście jest to całkowity... A Tarczyński z kolei lansował, ale to później powiemy, ruskich takich polityków z kolei, na przykład z Anglii. Oczywiście to, że lansował ten ruski portal Tarczyńskiego jest zupełnym przypadkiem i wszyscy państwo o tym wiecie. A to Tarczyński nie robił tych jakichś wycieczek do Izraela kiedyś? Do Izraela? Czy to nie on tam do Ziemi Świętej nie robił jakiś tam... Nie pamiętam. Wiem, że on się wsławił właśnie jakimiś egzorcyzmami w Ameryce Południowej. O wycieczkach do Izraela nic nie wiem. Dobra, gwoździe. To jeszcze porozmawiam o tym. I kolejny już ostatni temat. Polak zginął w Izraelu. 7 osób, mówi się 7 wolontariuszy tej organizacji World Central Kitchen zostało zabitych w wyniku izraelskiego ataku w strefie Gazy. Już nasze ministerstwo tam wezwało, zdaje się, ambasadora Izraela do złożenia wyjaśnień. Nic na razie za bardzo nie wiadomo, jak to tam się odbyło. Myślisz, że to będzie jakiś, no bo ta, nie wiem jak to nazwać, wojna, tak, izraelsko-palestyńska już trwa, będzie z 7 miesięcy niedługo chyba, bo ona się zaczęła jeszcze przed wyborami, no to jest listopad, grudzień, teraz 3 z hakiem, no to jest 5 i tam jeszcze z hakiem może 6 miesięcy, to już zaraz będzie pół roku. No tak, to jest... Nie widać końca za bardzo. No czy raczej widać koniec, tylko no tam... Ale jakiś powolny. Myślisz, że to będzie jakiś czynnik, który to przyspieszy? Żeby się dowiedzieć więcej, zaprosiłem na jutro naszego korespondenta z Tel Awiwu, także jutro zapytamy się o tę sprawę. Myślę, że też więcej informacji będzie, bo na razie to mamy tylko trafiony samochód, 7 ofiar. Minister Sikorski rozpoczyna procedurę dyplomatyczną w takiej sytuacji. Stąd poczekajmy, myślę, spokojnie na oficjalne komunikaty, jak to się stało, że ten samochód został trafiony prawdopodobnie izraelską rakietą. Jutro o to zapytamy redaktora Eli Barbura. Powiedziałeś, że widać koniec tej wojny. Jaki koniec widać? No w ten sposób, że tam już jest jeden bastion tylko przy granicy z Egiptem. No i Izrael szykuje się do szturmu. I to zakończy tę pierwszą fazę wojny, czyli zniszczenie militarnego skrzydła tych terrorystów. Mhm. Okej, okay. Porozmawiamy o tym jeszcze więcej jutro, a dzisiaj jeszcze troszeczkę też liźniemy ten temat. Zapraszam teraz na pełną wersję dzisiejszego programu. Po świętach jesteśmy, zaczął się kwiecień, czyli mówiąc Andrzejem Dudą, skończył się marzec. Także będziemy mieli też podsumowanie finansowe, wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Było w miesiącu marcu ile gitar? 845. Szczegółowe zestawienie w czwartek ma być redaktor Michał Fałek. On poda, na jaki fundusz ile. Z tego, co wiem, to mniej więcej jest to kwota, to są kwoty porównywalne z poprzednim miesiącem, także bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy za wsparcie, że pamiętacie o nas, chociaż wiemy, że jest trudno, że wcale sytuacja jakaś taka, nastroje na rynku i tak dalej się specjalnie nie polepszają. Oczywiście inflacja spadła, tam już zdaje się w marcu 1,9, no ale to dalej jest inflacja, a wcześniej zapisu galopowała, stąd Polacy zostali okradzeni, zubożeli. Dziękujemy tym z was, którzy pamiętacie. No my staramy się takie oszczędności tu począć, zrobić, ale oszczędności oznaczają inwestycje, stąd w tą fotowoltaikę teraz inwestujemy i na to zbieramy środki, także chcemy, żeby no, ta zapowiedź podwyżek, która ma iść chyba za 2 miesiące, jakichś bardzo poważnych, jeśli chodzi o energię elektryczną, no, nie dotknęła tak mocno naszego budżetu. Dziękuję jeszcze raz każdemu za wsparcie. Dziękujemy za wsparcie. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, trzeba wejść na idźpodprąd.pl/wsparcie. Można też przekazać 1,5% podatku. Szczegóły pokażemy na grafice. Tak jak powiedziałem, mamy też sondę. Czy uda się oczyścić polskie dziennikarstwo? #4 pseudowładza. Tak, nie, tylko
częściowo. Głosujcie, piszcie też w komentarzach, co sądzicie o tych rewelacjach, no bo takie portale jak Wirtualna Polska, jakiś tam RMF, to takie kojarzyły się dobre, były bardzo poczytne. No, były kojarzone nawet z tą lewicowo-liberalną opcją, czyli z Tuskiem, były, no, tak były mówiąc. Jakby kojarzone bardziej niezależnie, tak? Że właśnie to takie dziennikarze, tacy najwyższych lotów. No trzeba tu dodać, że prawdopodobnie 90, może nawet 90 kilka procent tematów, czyli tam jakichś informacyjnych takich rzeczy, które te portale podawały, no to były rzetelne jakieś tam informacje, wybrane tak czy inaczej, ale no prawdziwe i tak dalej. Także to, żeby było jasne, że nie przekreślamy całego dorobku jakiegoś takiego informacyjnego, czy można powiedzieć kształtującego opinię publiczną w Polsce tych portali, ale trzeba wiedzieć właśnie, że niestety, mając taką renomę takich niby, jakby to powiedzieć, znaczy niezależnych, takich, które tylko skupiają się na faktach, na najważniejszych informacjach, na przedstawianiu z obu stron sytuacji, no to zobaczcie, że te portale nie tylko faworyzowały jakąś stronę sporu politycznego, bo to jest zrozumiałe, każda redakcja ma jakieś tam poglądy polityczne, byle tylko jasno to deklarować, tylko że tu najgorsze jest, że oni brali pieniądze. Rozumiecie? Oni brali pieniądze i to nie groszowe, tylko tu w przypadku Wirtualnej Polski to mamy około miliona z Funduszu Sprawiedliwości, czyli wiecie, to jest to samo mniej więcej, co robił ksiądz Salceson, który brał te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, żeby wychwalać, tutaj mówię o dziennikarzach, Fundusz Sprawiedliwości, rozumiecie? Jaki to ma sens dla ofiar? Nie ma żadnego, ale dla bandy Ziobry to ma. Także wzięli udział w podtrzymywaniu pisowskiej dyktatury i to jest wstyd i hańba dla tych dziennikarzy. Zrobili to za pieniądze, stąd jest to no, takie upodlenie zawodu dziennikarza, stąd ten hashtag czwarta pseudo-władza, że nazywają ich już internauci pseudo-dziennikarzami. Stąd my uprzedzaliśmy o tym, że taka jest sytuacja w polskim dziennikarstwie. Tylko do tej pory mieliśmy dowody na to, że są czarne listy, że na przykład o telewizji Idź Pod Prąd, o mnie nie można nic powiedzieć, chyba że coś złego, nie tak jak Pereira, wiecie, można. Wtedy można. Jakiś wyrok na przykład skazujący za krytykę wtedy panującego Andrzeja albo Andrzeja, kościoła katolickiego, to wtedy trzeba powiedzieć. Wtedy wszyscy jeszcze powiedzą, że to sekta i tak dalej w tych różnych portalach, ale to wiedzieliśmy, że oni no, mają takich ludzi na czarnej liście, mają też dziennikarze z tych mediów zakazy na przykład występowania w naszej telewizji, to wiedzieliśmy, ale teraz mamy dowody, że oni się jeszcze skundlili za pieniądze, no, popierając reżim Ziobry i Kaczyńskiego, czyli... No, ale no, jak ktoś powie, że no, artykuł jest, pisze, że pokażmy jeszcze te artykuły, że jest, pisze, że artykuł sponsorowany, no to co ty chcesz? No to wiadomo, że to reklama. Po pierwsze, nikt nie czyta tego, znaczy, no może nikt, powiedzmy 90 czy 70, nie wiem, nie znam statystyk psychologicznych, jak to działa, ale to naprawdę tylko baczny obserwator życia publicznego spojrzy na ten drobnym drukiem dawany tekst, że artykuł jest sponsorowany. No zobaczmy, jaki tu jest, zostawmy go trochę, jaki jest treść tego. Setki tysięcy osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym udzielono darmowej pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej. Setki milionów złotych na sprzęt ratujący życie. Fundusz Sprawiedliwości działa skutecznie i niesie realne wsparcie. Pomoc otrzymuje każdy bez względu na status społeczny, materialny i tak dalej. Czyli ale pierwsza... zobacz, że to jest koniec września. To już wiesz. Ja jeszcze bym zrozumiał, powiedzmy, chociaż jakby temu. To było w 16 roku, jakimś tam 17, coś tam dostali kasę, dobra, no wrzucimy, damy im szansę. Ale na koniec września 23 roku to już było wiadomo, że oni wszystkich tam podsłuchiwali, bo już to jest przecież prokurator Wrzosek już dawno roku. Mówiła, od pół roku było wszystko wiadomo, tak że jest. To z Funduszu Sprawiedliwości właśnie ta kasa szła, także takie teksty, no to jest obrzydliwość wręcz to na jest takich obrzydliwość, stronach. Masz rację, absolutnie się z tym zgadzam. Czyli pierwsza rzecz, bo pytasz, co w tym złego, że tam jest artykuł sponsorowany. Po pierwsze, nikt nie czyta, że to jest sponsorowane, czy tam no niewielu czyta.
patrzą na główek i tak dalej. Tu mówiliśmy, że to już są konwulsje PiSu, on walczy o przetrwanie. To są bandyci, mówię o tych PiSowcach, którzy są odpowiedzialni za niszczenie wolności obywatelskich. Oni już są w strachu przed prokuratorem, sypią pieniędzmi i znaleźli się dziennikarze, chwała Radiu Z, że powiedział, poszedł won. Znaleźli się dziennikarze, którzy sprzedali etos dziennikarski za drobne, można tak powiedzieć. I jeszcze dodatkowe aspekty tego to powielali kłamstwo. Zobaczcie, to nie tylko, że artykuł sponsorowany, no dobra, napisali, ale przecież nie musieli artykułu, który jawne bzdury, kłamstwa. Jakie te setki tysięcy osób, no to słuchaj. Setki milionów. Na salce Sona. Setki milionów to szły na defraudację, a 70 nie na pomoc. Na salce Sona chyba, czy tam ile? Bo 100. Tam są. No, nie, czekaj. Ja słyszałem 66. Nie, poczekaj. Dla salce Sona, księdza Michała O., egzorcysty salcesonowatego. Tu przy okazji prostujemy informację, bo dziennikarze podali, że został złapany w hotelu z kochanką, znaczy no, z osobą towarzyszącą. Wiadomo, że chodzi o kochankę. Nawet mecenas Giertych mówi, że no, nabrał się na tę informację. Biorąc pod uwagę to, co się działo na przykład wśród kleru w Dąbrowie, znaczy w Sosnowcu, w diecezji. Teraz okazało się, że narkotyki, trupi i tak dalej, no to łatwo było w to uwierzyć. Ale podobno nie w burdelu, nie w hotelu, nie z kochanką, tylko w domu jakiegoś... Masami. Nie, w domu jakiegoś tam pobożnego człowieka związanego z sercanami, nie? Twórcy mięsa. Także jaka jest prawda, to jeszcze do końca nie wiemy. Wydaje mi się, by ci dziennikarze, bo to kilka stacji podało tę informację, że on został w hotelu z kobietą, wyciągnięty przez sam ABW, z siostrą skrytką, że to jest takie całkowicie w jakiś sposób wyssane z palca, nie? No bo to troszeczkę, to dość łatwo pokazać i teraz po co by ci dziennikarze to zrobili, nie? Ja sobie to tłumaczę, że prawdopodobnie niebawem dowiemy się o jakimś drugim dnie tej sprawy, ale to poczekajmy, na razie prostujemy tę informację, że nie w hotelu, nie z kobietą, tylko gdzieś tam w tym. Ale wróci. Ciekawa rzecz jest, że takie panie Pokulu, które Ziobro zatrudnił w tym swoim ministerstwie, to one dość często się spotykały. Na przykład ta pani chyba D, kropka, nie? Żeby tam bez skojarzeń. Pani D, ona się spotkała z nim 5 razy. Ale pan i tam omawiali jakieś szczegóły tego przekrętu, bo ona już jest zaaresztowana, dlatego się mówi o niej D, nie? A nie podaje się nazwiska, tylko też pani czy panna D, nie wiem. No tam, żeby tu brzydkich skojarzeń nie robić, to jeszcze był wiceminister Romanowski, ten, który sobie udo taką, wiecie, takimi kolcami zakręcał, żeby mu... Sicilia jakaś? Sicilicja? Sicilicja chyba tam, żeby on mu... jest jak on tam? Jakieś taka dziwna funkcja. Repozytariusz no jakiś? Nie, to coś tam... nie wymagaj ode mnie tego typu... Ordo Iuris, tak? No nie. A nie, przepraszam. Ordo Iuris to przy Tarczyńskim wyjdzie. Przy Tarczyńskim, a tu jest ten zakon taki, znaczy to się tam prałatura. Opus Dei. Opus Dei. Numerariusz. Numenariusz no, może. Jakiś tam z numerami, z kasą. Ja byłem... Liczył kasę u Ziobry. Byłem u teściów na świętach oczywiście i w tamtych rejonach to właśnie on ma swoją wręcz jakby partię. Tak? Całe oczywiście wsie wylepione tymi billboardami i on ma jakiś komitet wyborczy Prawica Polska, chyba tak się nazywa, tego Romanowskiego. Polska Prawica. On już nie jest jakiś PiS, tylko to jest Polska Prawica. Polska, ci go tam znajdę. Komitet wyborczy wyborców Polska Prawica, Prawicowa Polska Marcina, czyli to jest, patrz, Komitet Wyborczy Wyborców, nie, Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego. Kolory wiesz, jakie mają na billboardach? No, co, jakie? UPA. Czarno-czerwone. I oczywiście ci ludzie tam wszyscy z krzyżykami. Zostawmy ten temat. Ja tylko chcę powiedzieć, że ksiądz Salceson Michał O. rozmawiał kilkukrotnie z tym numenariuszem, czy tej katolickiej organizacji. A jedna rozmowa, wiesz, ile trwała? Nie wiem. Strzelaj.
Ale długo czy krótko? No szelaj. No, wyobraź sobie ten numenariusz, czy numerariusz, czy tego, tego Opus Dei i ksiądz Salceson ten i się spotykają. Ile mogli rozmawiać? No nie wiem, właśnie no pytam, czy długo, czy krótko. No. 3 godziny w ministerstwie, no, przy drzwiach zamkniętych. No i co? Salceson przyniósł, jakąś gorzałkę wypili. No czy to... ty w tę stronę byś szedł? Ogóreczki, zakąska. Czyli świątecznie. Jajeczko mieli. No, 3 godziny. No, wiecie, no, nie wygląda to dobrze. Przyznacie państwo, nie, że urzędnik ministerstwa, znaczy wiceminister, przyjmuje księdza i 3 godziny w godzinach pracy. Ja rozumiem, że oni się na wódkę umówili. Czy to spowiedź była? Co oni robili prywatna przez te 3 godziny? No to wasze sugestie, proszę, możemy, czy ustalali, jak te pieniądze na te setki milionów potrzebujących podzielić, a dlaczego jest... A może on dlaczego miał jakiegoś demona na przykład weganizmu i było wyganianie jakieś salcesonem? No bo jak on się tam te pokuty odprawia... Bo on chciał najpierw kiełbasą, ale demony mówiły, że nie, kiełbasa nie. I poszli po salceson. Poszli, tak, pani Gozdyra coś tam czytała. Co on tu właśnie przyniósł, to nie wiemy. Na pewno wiemy, że wygrał konkurs w pierwszym etapie i tam pani D brała udział w tym, z którą się 5 razy spotykał. Nie wiem, ile to trwało. To już niech będzie tajemnicą. Ja powiem, co o tych konkursach. Mam tu coś o tych konkursach. Dostali 40, chyba 3 lub 4 miliony z 50 możliwych. A słuchaj. Żeby dotarły informacje do naszych widzów. Konkurs opiewał na maksimum 50 milionów. Czyli na różne organizacje. Dotacje wtedy koło 1,2 miliona. Różne organizacje i tak tego. 50, ksiądz Salceson przychodzi, rozmawia z panią D, oczywiście z panem R, znaczy nie, on jeszcze można mówić, Romanowski, tak? Jeszcze tak. 3 godziny i dostaje z tych 50 43. Reszta 43 na waciki. Reszta. Oczywiście już siedzi ten człowiek, który budował, to już w więzieniu za przekręty właśnie przy ale tym właśnie przetargu. Słuchaj, ale czekaj, jeszcze tylko... Wiesz, kto oceniał wnioski? No, zewnętrzni wiem, że eksperci. Poseł Wróblewski też ocenił. A właśnie. Myślisz, że to ja byli nie wiem. Zewnętrzni eksperci Funduszu Sprawiedliwości, oni te wnioski właśnie oceniali i wśród tych zewnętrznych ekspertów był tak, Patryk Jaki, Michał Wójcik, Beata Kępa, Edward Siarka, nie znam typa, i Bartłomiej Wróblewski, gościł w naszej telewizji nieraz. No, taki bardzo pobożny, katolicki przydzielali środki stowarzyszeniom i fundacjom właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Ta. Także tacy zewnętrzni eksperci jak Patryk Jaki. No już pana Wróblewskiego nie będziemy zapraszać. Niech dalej się zajada salcesonem. Kasiorę dostał. Czy kiełbasą. To już jego sprawa, ale jeszcze te pieniądze. Bo wiesz, tu naprawdę ciężkie miliony. Tak, idziemy za pieniądzem. Czyli najpierw dostał 43 z tego w przetargu na 50. Później zaraz zrobili aneks do umowy i pomnożyli to przez 2. Żeby nie zabijać. To jest tak jak w Killerze. Oni podpisali umowę, żeby właśnie Killera zlikwidować, a potem był aneks, żeby jednak nie likwidować. Potem jeszcze coś porozmawiał z panią na D po kulu, żeby nie było, absolwentkę, nie? I jeszcze chyba nawet wykładała tam jakąś mikroekonomię czy coś. To wszystko można w internecie znaleźć. Chyba z Czarnkiem też się wykładała. To bo on wykłada te, no co on tam wykłada, Czarnek? Prawo chyba jakieś. Nie mam pojęcia. Komiczne? Nie, kanoniczne, przepraszam. A ona ekonomię mikro, nie? No bo tam co to, 40 czy 90 milionów? Co to za ekonomia, panie? To drobiazgi. W każdym razie doszło do 90 chyba 6 czy 8 milionów. Czy dlatego się mówi o 100 milionach. Aferze Salceson, Romanowski, Ziobro, pani D. Mówi się Woś i tak dalej. O aferze na poziomie 100 milionów, ale do tej pory wypłacono tylko 66. Rozumiesz? Stąd dlatego jedni mówią, że afera jest na 70 milionów, a drudzy no bo na 100 milionów. Na 40, na 60. No to już teraz wszystko. No to już teraz wszystko wyłożyłem. Ale wiesz, ja ci tak Salceson powiem, w Polsce drogo kosztuje. Kiedyś ja akurat, był taki dowcip. Ja akurat wiem, czy na tych pamiętasz. Grantach troszeczkę się znam, bo u nas wiadomo, w świecie nauki się składa takie rzeczy. Jak jest projekt, jak ty powiedziałeś 50 milionów, to powiem ci tak, jak jest grant jakiś tam NCN-u i 50 milionów jest w puli, to może te granty są na
pół miliona na dwa i oni rozdają i wtedy kilkaset, tak? A tutaj było 50 i 47 jednemu typowi z brodą dali, tak? No tak, no widać, że ta broda musiała mieć jakiś ważny wpływ. Może jakoś oczarował te panny, czy tych ministrów, wice i tak dalej, nie wiem. To już niech dziennikarze śledczy, czy Pudelkowi niech analizują te tematy. My wiemy, że ten fundusz, który tak wysławiały te redakcje, jak Wirtualna Polska, jak tam, nie wiem, kto tam to jeszcze, Ekspres, Super Ekspres, Telex, Dziennik Gazeta Prawna, no, Radio RMF FM, znaczy nie Radio, Portal. Te, no powiedzmy tam, czwarta, no jak tutaj tytułują, pseudowładza, wychwalały, to były tego typu szwindle. Zobaczcie, że z jednej strony mamy splugawienie etosu dziennikarskiego, z drugiej strony mamy splugawienie etosu katolickiego, bo w to złodziejstwo włączony jest ksiądz i zakon, bo on kradnie nie prywatnie, on kradnie na swój zakon sercanów. Dlatego sercanie teraz mówią, że to jest atak na kościół, panie! A jak ksiądz z Dąbrowy Górniczej też od razu mówi przecież, jak to... Pojechał do Turcji i mówi, atak na kościół! Wczoraj był atak na kościół. Ale słuchaj, bo jeszcze tutaj, wróćmy jeszcze do tych, jak już o tych pieniądzach rozmawiamy, to raport jest NIK-u o tym Funduszu Sprawiedliwości. No i to już dość stary. Stary. A dopiero teraz wypływa, zobacz. A zobacz, a gdzie Polsce byli dziennikarze Wirtualnej Polski? Zobacz, jak prokurator Wrzosek chcieli, że tak powiem, dla asymetrii z aferami tego, no to wyliczyli, że 6 kilometrów od prokuratury nadała na poczcie. I zeskanowała coś. I zeskanowała w jakiejś firmie. Z nieprawilnego skanera niepolskiego. Z nieprawilnego łoża skanerowego podchodził ten dokument, nie? No to takie afery dęte robili, a tu zobaczcie, raport NIK-u już nieświeżutki, a żaden dziennikarz tam z Wirtualnej Polski chyba no tak się nie przytulił do niego. Jest napisane o Wirtualnej Polsce dwie strony, jak sobie chcecie zobaczyć, 125, 126 strona, no i jest podsumowana właśnie Wirtualna Polska. No i tam powiedziano, że w ramach tej umowy z Wirtualną Polską wyemitowano trwającą 8,5 minuty audycję rozmowa z Ewą Błaszczyk o założeniu fundacji. No piszą, co tam było podczas tej rozmowy, to nas powiedzmy nie interesuje. Oczywiście NIK mówi, że tamten zakup był nieprzedmiotowy, niecelowy. No i teraz na koniec tak. Dysponent nie zareagował, czyli ten fundusz, że przedmiot umowy został zrealizowany niezgodnie z ofertą. Nie wyprodukowano założonej liczby odcinków audycji. Bo ludzie, tam miało być chyba 20, czy jakoś tak. Umówili się na kłamanie i na jeszcze nie okłamali? I za mało. I wypłacił wykonawcy wynagrodzenie w pełnej wysokości wynikające z umowy. Ile za taki 8,5 minuty filmik i tą, ten artykulik, ile byś dał tam? Ja nic. No ale jak myślisz, to przecież ile dali? Jest mniej niż zero. A, ile nam ukradli? Ile nam ukradli? No. No pisowską kwotę, no. Klasyczną pisowską kwotę. To milion musi być. No nie, no dzięki za, dzięki telefonu przyjaciela. Już wiadomo, złotych. Milion na waciki. 984 tysiące, rozmowa 8,5 minuty, czyli jak my tu gadamy już, wiecie, pół godziny. To miliony lecą, panie. Lecą tak, jeden za drugim. Nie? Dziękujemy za wsparcie. My od was, oni, zobaczcie, kradną za kłamstwa. Dalej jeszcze, bo to jest nie wszystko, co wiemy o tej Wirtualnej Polsce. Nie wszystko, Polsce. Nie wszystko. 300 artykułów w Wirtualnej Polsce. Tam, tam jakie 300? No tam no, trochę było, kilka, no. Właśnie zostało opatrzonych nazwiskami fikcyjnych dziennikarzy. 300. Czyli mamy 300 artykułów. Teraz jeszcze słyszałem... Na Wirtualnej Polsce, na many.pl, bo to jest ten sam właściciel i tak dalej. Oni tam wychwalali, w tych artykułach były wychwalane na przykład wybrane właśnie firmy państwowe i prywatne. I na przykład były artykuły z dziennikarzami. Taki jest ten Krzysztof Suwart, on teraz o nim jest głośno, bo nie wiadomo co to jest, kto to za bardzo, nie? On rozmawia właśnie z tym Romanowskim. A tego człowieka nie ma. No ale teraz pytanie o tego katolika, bardzo w hierarchii wysoko, który jest tym liczy pieniądze u Ziobry, bo odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości, czyli liczył kasę, którą tam rozkradali z Funduszu Sprawiedliwości. Ten wysoki namiestnik, czy tam... Numerariusz. Numerariusz, jak go tam zwał, pies
trącał. Teraz też występuje tu, mówię, południowa Lubelszczyzna, to kandyduje gdzieś znowu na jakiś urząd się. Nie, on nie kandyduje chyba. A, jego partia, jego, przepraszam. On ma swój jego komitet wyborczy, nie, wyborców. No, no jak ma, to ma jego... Polskiej prawicy. Jego prawiczka, prawica. On, ten tytuł to mi się tak z Dniem Świra kojarzy. Jak, no, on by tak pasował, słuchaj. Komitet wyborczy wyborców Prawicowa Polska. Komitet prawicowy. No dobra, no niech tam se mają. Ale zobacz, to jest katolik z Opus Dei. Oni są tacy porządni, że nawet nie może tam być, wiesz, obrudzonych butów nie możesz mieć. Taki musisz być porządny, prawilny, czysty i tak dalej. Pod sukienką, to sobie jeszcze ma taki tu na nodze zakręcany, wiesz, że jakby mu jakaś myśl albo mu tam by coś, krew gdzieś by mu napłynęła, no to on ma taką myśl, to i w łeb się wali, wiesz, żeby jako myśl tu tego, a tu wywiad przeprowadza. Z Suwartem. I nie wie z kim. Zobacz. Ale słuchaj, no to nie jest jego wina. No, że ktoś ten Romanowski się, że jest Suwart. No a był, przecież ten go nie Patrycja pytał. Patrycja się przebrała za chłopa, nie? Przebrała, no nie rób se jaj. Może to było online i nie włączyła kamerki i zmieniła głos. No to zobacz, zobaczcie. Dowodu nie musi. Zobaczcie, jak to są ci katolicy, ci numenariusze, czy ci z tego tam, z tej Opus Dei, z innych organizacji, ksiądz Salceson, Sercanie, z różnych środowisk mamy tych wysokich, można powiedzieć, takich, tę elitę katolicką. I zobaczcie, jakie to jest zakłamane towarzystwo. Nie dość, że kradną, poświadczają nieprawdy, ustawiają ale konkursy, jak tańczą, kul kończą, nie? Jak pani ta D, nie? Kropka. No to jeszcze potrafią uczestniczyć w takiej szopce, w takim kłamstwie, że udaje, że z nim przeprowadza wywiad. Jakiś fikcyjny, nieistniejący dziennikarz. Suwart. Jakiś Suwart, nie? Ale to jaki to chyba? W imię, jaki, nie? Robił z nim wywiad. Niejaki taki. Niejaki. I teraz zobaczcie, ten katolik Opus Dei też no, pozwala, żeby taki pseudowywiad z nim jak robiono. Jak teraz robią wywiad na przykład ze sztuczną inteligencją, to nie można z tym Suwartem zrobić? No można z pseudointeligencją zrobić. To robią właśnie. I właśnie mamy z tym do czynienia. Aha. To ja już wolę czytać te sztuczne. No, polecam. Okej, to jedźmy dalej z wirtualną Polską, bo to nie jest koniec. To nie jest koniec, właśnie myśmy się na jakimś milionie na waciki zatrzymali. Teraz dziennikarze, Jacek Kowalski, dziennikarz, to czytamy z portalu Wieści24, bo oni ujawniają te afery, wiesz, jakieś takie niezależne, znaczy takie niszowe media, tak trzeba powiedzieć, no tak. Wyciągają teraz no bo ci wszyscy, haki na to. A dlaczego tylko niszowe? A dlaczego bo, my bo niszowe... Bo już powiedzieli, jaka jest lista. Aha. RMF. A jak no, RMF to przez zobaczcie, z RMF ręka rękę myje. No to dlatego ja przecież pokazywałem wam takiego pana, który się związał z panią Ogórek, nie? Jak on się tam, Węglarczyk. Zielony ma garniturek. Zielony ma garniturek. Nie, ona... Nie. Ona ma czerwony. Ona ma różowy, jak z górnikami. Nie, ona pokażmy ma może wystąpienie pani Ogórek z górnikami. Kolickiej. O, tu masz, to nie jest zielony. Czy czerwony. No to czerwony kapturek, no bo tak mniej więcej materiału to na kapturek by starczyło z tego. Torebeczką ona zasłania, to nie wiem już co, ale dobra. W każdym razie ten pan szef Onetu, od razu, kiedy, o, jakie słodka focia, jak tylko się pojawiły te zatrzymania bandziorów z PiSu, czy te rewizje, no to on od razu w takie tony alarmistyczne, oj, biją naszych, ojej, co to? To jest wszystko cwanie zrobione, słuchaj, on cytuje jakiego? O! Cytuję jakiego, bo on mówi dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara służby włamały się do domu Zet Ziobry. Faszyści! Jeszcze wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Myślnik napisał na portalu X poseł Patryk Jaki. Za chwilę przybiegł Ziobro i jakoś a potem jest napisane, że Onet coś tam, Onet potwierdził te informacje. Ta. Czyli tu Węglarczyk jakby tylko tak cytuje, nie? A potem jeszcze któryś tam z tych bandziorów PiSowskich sypie, nie? To tak Giertych go zjechał. A potem jeszcze ci tylko powiem, że tweet jest usunięty. Aha.
To wszystko. Dlatego pokazuję wam, że tu jest naprawdę zjawisko mycia rąk dość powszechne. Także tweet, który już, czy hashtag na Twitterze, czy tam na X-ie, czwarta pseudowładza, jest jak najbardziej odpowiedni do tego, co się dzieje. Myśmy od wielu, wielu lat mówili, że mamy w Polsce odziedziczone po komunie pseudodziennikarstwo. Oni tylko patrzą, z której strony wieje wiatr, gdzie jest posmarowana tam kromka chleba, gdzie są konfitury i to ich najbardziej interesuje i taką narrację ci sprzedadzą. 300 artykułów, ale to nie jest jeszcze koniec. Bo kiedy spojrzymy na przychody wirtualnej Polski, nie wiem, czy analizowałeś je. Nagle tak, wiesz, nagle, patrzcie, pozazdrościć. Rok 2019. Najpierw tam zarabiali chyba potem około 40 milionów, zaraz gdzieś to znajdę, 20-40 milionów, mniej więcej takie były przychody, a na koniec rządów PiS to już było 140. To widzisz, to nie nazywa, są wiesz, drobne. No, warto służyć władzy. To widzicie. Tak to wygląda. Z takim poziomem informowania społeczeństwa mamy do czynienia, dlatego mówiłem, mamy kastę kapłańską, czyli biskupi i księża Kościoła katolickiego, w dużej mierze przejęci przez służby komunistyczne, a potem przez Rosję. Przecież teraz, jak przejdziemy do Dominika Tarczyńskiego i afery przez czeskie służby wykrytą, to zobaczymy udział cerkwi prawosławnej z Moskwy sterowanej właśnie w budowaniu agentury. U nas przecież w 2012 roku wszyscy biskupi złożyli hołd lenny Putinowi i Cyrylowi, a Glemb powiedział dokładnie to samo, co ten agent KGB, który służy jako patriarcha cerkwi rosyjskiej na Ukrainie, powiedział, że Cyryl to jest mąż opatrznościowy dla współczesnego świata. Dziwicie to? I w każdym polskim kościele przecież było czytane to pojednanie nie? No a w żadnym ruskim. Który to był rok? 2012. Ale to pokazuje, żebyście pamiętali, że Ruscy przejęli Kościół katolicki, mówię jego biskupów, Ruscy przejęli polityków takich jak Jarosław Kaczyński, przecież zobaczcie, on sam się przyznał, żeby nie było, że wiecie, ktoś to później wykrył i byłaby chryja, to Jarosław sam się przyznał, że spotykał się wielokrotnie i wypił morze wódki z delegatem i on wiedział, bo wiecie, gdyby z jakimś Kowalskim wypił tę wódkę i Januszem. Nie wiedział. Z Januszem na przykład, Januszem. Nie wiem. Czy z jakimś innym Nowakiem, nie? Z Goskiem. Z Goskiem. No na przykład. No na przykład ten mógłby wypić, nie? Myślisz? On, widziałem, gonił ostatnio Ziobrę. No ledwo gonił, bo on ma krótsze nóżki od Ziobry, to Ziobro chory niby, a Gocek nie mógł nadążyć. No ale wróćmy do tych mafijnych układów Jarosława. On się sam przyznał, że wiedział, że to jest agent KGB, Wasin się nazywa, ale on że pił z nim wódę. No, nie mówisz, że pił. On pił to właśnie dla dobra Rzeczpospolitej. No ja wiem, że dla... A ci dziennikarze, to myślisz, że te 300 artykułów to nie dla dobra Najjaśniejszej napisali? Śmiesz wątpić w ich uczniów? Uczciwość, nie. Patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna. Noż to przecież chyba nikt nie mógłby w to wątpić. Noż nie żartujmy sobie. Jarosław też oczywiście ku chwale ojczyzny wychlał tę wódę. Powiedział, jak to Ruscy mówią? Wiesz, jak Ruscy mówią? Bo ja nie wiem. Nie wiem. Jak wypił i zakąsił. Czwart tam, nufa gadi, czy jak oni, nie zdrawie, nie wiem, nie? Może ktoś nam powie, jak se Ruscy mówią, to Jarosław tak wykrzykiwał z Wasinem przy kolejnych toastach i myślał, jak z Polski zrobić drugą Finlandię. Opowiadali sobie... Kupkę. Nie, żeby tylko... Jak z Wasinem zrobić drugą Finlandię? Jak obalić drugą Finlandię? Zrobić właśnie, mówię. A, zrobić, nie. No niestety gorzej, bo gdyby chcieli zrobić wytwórnię Finlandii, wiesz, jakieś franczyzę w Polsce, to ja nie mam nic przeciwko temu. Ja nie wiem, że oni będą wytwarzać. A, książki myślę, czytać. Znasz ten dowcip po pisaniu? Tak, nie, wiem. Czy pisać książki w Paryżu. KGBista, tak nie? Jest. No, to Jarosław też pisał książki, ale chodziło o to, jak z Polski zrobić wasala Moskwy. To Kaczyński sam się przyznał. To finlandyzacja Polski, nie chodzi o to, żeby drugą Finlandię obalić. Ale to zaraz powiedzą, ale w tamtym czasie to wydawało się, że więcej się nie uda ugrać i Jarosław był takim mężem stanu, że właśnie on tyle, co się dało ugrać, to on chciał z tym Wasilem ugrać. Dobra, rozumiem ten argument. Ale powiem ci drugi. Jest rok 2019.
mamy obóz kościoła, przyjeżdża taki niby zainteresowany pan, Jezusem zainteresowany do nas przyjeżdża, nie? Jeden z takich naszych, który się tu deklarował jako taki widz oddany, kochający Jezusa, prawdę i tak dalej, mówi, że a tu taki mam takiego kolegę, który no, bardzo się Jezusem interesuje. No on taki trochę tam pracował gdzieś, tuś mu. No już tam ja zrozumiałem, że chodzi o stare służby. No i że on tu bardzo chciał o Jezusie porozmawiać. No, że to, no jak tu odmówić, jak tak o Jezusie chcą rozmawiać, nie? No zaczęliśmy o Jezusie, on tak widzę, że tam zainteresowany Jezusem bardzo nie był, ale wiesz, o czym chciał porozmawiać? Chciał mi przysłać wiadomość. Powiedział tak. Mówię teraz językiem starej propagandy. No widzicie, rozumicie, towarzysze, wy tu partię krytykujecie. Znaczy my, ja. Nie lzia. To niedobrze. Nie należy tego dzisiaj robić. Dzisiaj trzeba chwalić PiS. Aha. No tośmy porozmawiali o Jezusie, to dziękuję, do widzenia. A za pół roku przyszedł do mnie prokurator. A dokładnie wysłał policję w święta, żeby mnie wezwała na rozmówkę z nią. Prokurator Urban z prokuratury lubelskiej. Także ty mówisz, że to była przeszłość i Jarosław już później... Teraz już jest nie, czysty. Już jest czysty. No jak z Finlandia, no może i tak. Czyścił się. Ja dawno stawiałem tezę, że PiS dogadało się z częścią służb, z tą moskiewską częścią służb i te służby popierały PiS. Niestety, czy powiedzą PiSowcy, a my powiemy dzięki Bogu przegrali. Dzięki Bogu przegrali. I 15 października koło historii zaczęło się kręcić w drugą stronę. Złamałeś. Okej, ale wróćmy do tych dziennikarzy jeszcze, bo jeszcze tegośmy nie powiedzieli. Nocnikarzy, my ich tak nazywamy. Tacy są, wiesz, no bo tutaj jakaś tam, jakiś Suwart, nie wiadomo kto, a tu mamy konkretne nazwiska. Jacek Kowalski. Najpierw był, tu wieści piszą, że nam był gdzieś w gazecie, tak się gdzieś tam tutaj później OKO.press coś próbował. No w końcu w TVP gdzieś tam wylądował, ale w międzyczasie był w tych wirtualnych mediach wirtualnej Polski. No i od TVP pieniądze jakieś tam dostawał. Chodziło o to, że tam był taki Olechowski, szef TAI, czyli tej telewizyjnej tak. agencji informacyjnej chyba. Wenecję tak? bardzo kocha. Bardzo. I tam został wywalony w pewnym momencie przez tego Matyszkiewicza. Olechowski był szefem, znaczy człowiekiem Kurskiego, tamten niby bardziej od premiera, no i trzeba było tego Olechowskiego bronić i tutaj właśnie wtedy na przykład ten Kowalski gdzieś tam w tej wirtualnej Polsce tak sobie pisał takie artykuły. Zupełnie przypadkowo i bez związku. Słuchaj, na przykład to, w obiegu są coraz nowe nazwiska potencjalnych nowych dyrektorów TAI, ale Olechowski trzyma się mocno, bo ma poparcie Nowogrodzkiej. Aha. Słyszymy na korytarzach telewizyjnych. Tak, Jarosława. Tak. Ta. No oczywiście, okazało się, potem tutaj są fajne takie, na początku zaczyna, bo później kasa oczywiście, nie? Kasa, misiu, kasa. No i tak, na początku jest informacja, że podpisał umowę na 5775 zł. No to szału jakiegoś nie ma, jak za jakąś aferę. Ale potem nagle... Chodzi o to, że on, ten Kowalski, wpisał w, jako to, co robił, nadzór merytoryczny nad mediami TVP. I wiesz, ile dostał za tamtą... To są dane, które cytujemy za... Za wieści24.pl. Wieści24.pl. I dostał, ile teraz? No, ćwiartkę pisowskiego... Czyli wstęp na waciki, czyli 250 tysięcy. Tak. To tak to wieści piszą, że dostał właśnie staj, że w sumie Kowalski z tajnej umowy staj wyciągnął 250 000 zł. Tak piszą. Myślę, że to nie jest jedyne źródło jego zarobku. No, toż tak by się no, nisko nie cenił wiesz, przecież. Kolejny, taki kolejny, talent. Kolejny, który tutaj mamy z kolei ten, co napisał ten artykuł, właśnie ten skandal o prokurator Wrzosek. Tak. Słowik się nazywa. Tak. Cienko śpiewający. Wyciągnęli teraz jego tweet, tam chyba z, nie wiem, z 20 roku czy coś, zobaczmy go. No popatrz, jak to wszystko się jak dzieje. Jak tam wychwala Ziobrę i Wosia chyba, nie, Warchoła, przepraszam, najwięcej i pisze tak. O mafią lekową, to jest ten pierwszy, a ja chcę ten drugi, następny, bo to cały był tak zwany ta nitka, nie, na Twitterze. Najwięcej dla walki z przestępcami lekowymi zrobili. Wiem, że niektórzy będą mieli kłopot z przetrawieniem tego. Zbigniew Ziobro oraz jego zastępca Marcin Warchoł. Kłopot jednak w tym, że w 2008 wzięli się intensywnie za sprawę, trochę zrobili, a potem już nie przypilnowali. No, czyli dobrzy, ale bo walczyli z mafią lekową. Ale on by był lepszy.
No i on tutaj później właśnie tą prokurator Wrzosek gdzieś tam zupełnie zaatakował. Przypadkowo. Zupełnie przypadkowo. Kolejny z wirtualnej Polski, wieści właśnie 24.pl, pokażmy ten artykulik. Michał Wróblewski, taki młody dziennikarz o ten po lewej, co jest. Myśmy nawet pokazywali jakieś jego takie wywiady. Co mu się tam stało? Jakiś chwalny wieje, czy on cukier? To jakieś stare metody. Ten przynajmniej sobie łysy czapę. Nie, po prostu czapę, wiesz, burza była przed chwilą i były inaczej, wiesz, ładowania atmosferyczne i czasem tak się dzieje. Może on ma kompleks niższości i chciał sobie, wiesz... Większy być. Większy, nie ciekawe, wiem, ile ma wzrostu. Trzeba sprawdzić. Skąd ten piękny fryz? No więc tego człowieka też my czasami puszczali, bo on na przykład tweeta Republika robił, tam wywiad robił. No i otóż ten pan Michał Wróblewski do TVP był zapraszany. W roku którym? 20 chyba, tak piszą. Wtedy, kiedy, co się działo? Andrzej D. Duda prowadził kampanię wyborczą. Nie, no to jest, to w ogóle łączenie tych faktów, to jest po prostu żal.pl, to on, z dziennikarstwem nie ma nic wspólnego. On był takie do TVP. Fakty, trzeba od razu powiedzieć, że to jest zbieżność zupełnie przypadkowa i TVP, odciąć się od tych niecnych sugestii. 24.pl pisze, że on tak, do TVP był zapraszany jako taki niezależny właśnie ekspert. Ile brał? No niedużo. Po 500? Nie, no więcej. Znaczy w sumie po to nie wiem, ale jest napisane, że przez 4 miesiące Taj wypłaciło mu... Ile byś dał? Za takiego? No. No ja wiem. Ile mu, znaczy nie wiem, ty byś dał. Ile, jak myślisz, ile mu dali, o tak? Ile? Powiedziałeś miesięcy? 4. 4 miesiące. Ja myślę, że po, nie wiem, 5 tysięcy na miesiąc? Mniej. Mniej? 13 i 2 tysiące. Za całość? Za 4 miesiące. Uj. I że ten się dosyć tanio sprzedał w sumie, przy tych kwotach, co tam... Gdzie się służył Rzeczpospolitej, no. Okay. To pilnuj się, no. No tak, no i on na przykład takie, jak tam Andrzej Duda, pamiętam tą kampanię, on tam wtedy, tam oni wymyślili, że wygrają tą kampanię, bo będą tam atakować, że Trzaskowski to jest LGBT i geje, a my tutaj będziemy geje, walczyć. Panie, idą. Z tym i Andrzej Duda, Alleluja i do przodu. To chyba to jest ta kampania, co tak śpiewali. Taka jest piosenka Alleluja, Alleluja, nie? No tak, to jakaś kobieta śpiewa. Tak, to Andrzej. W Mościu, jak był Andrzej, to przerobili Andrzej Duda. Andrzej Duda, Andrzej Duda. Ja się nie przyłączę, żeby ale nie ja było. Nie robię jaj. Bałwochwalstwa nie uprawiam. Można znaleźć. To właśnie chodzi mi o tą kampanię. No i ten Wróblewski na przykład mówi tak. W TVP. Prezydent Andrzej Duda nie tylko nawet nakreślił swoje plany na przyszłość. Wiesz, co to jest bałwochwalstwo? No co? Chwalenie bałwanów. No to pasuje? To ma Stalerek, wiesz, jest w tym dobry. No więc tak. Nakreślił jeszcze raz tego Wróblewskiego, który przez te 4 miesiące 13 tysięcy wziął. Prezydent Andrzej Duda nie tylko nakreślił swoje plany na przyszłość, ile podsumował to, co osiągnął w końcu w ciągu ostatnich 5 lat i zapowiedział swego rodzaju kontynuację. Myślę, że te prawie 10,5 miliona ludzi takiego przekazu oczekuje. W innym z kolei wypowiedzi nabijał się z Tuska, że tam się... widziałem zdjęcie Donalda Tuska z Joe Bidenem. Tusk obwieścił, że od dawna jest jego bliskim przyjacielem, bo widzieli się kilka razy. Politycy opozycji chcą związać się z Bidenem i udawać, że znają się od wielu lat i mają wspólne interesy. Czyli tutaj, że Tusk tak do tego Bidena przylegał. No i taki człowiek właśnie... Pamiętam, że Duda się z kimś tam przy kiblu spotkał. To chyba też ma z interesami chyba jakiś związek. Może. Nie wiem, z kim on tam ma związek, Andrzej. Nie pamiętam, kogo on to przydybał przy kiblu. Pamiętacie takie zdjęcie? Nie chciał się z nim ktoś tam spotkać? Właśnie Trumpa. No to coś tak mi się kojarzy jakoś. Wydaje mi się, że Trumpa. Dobra, coś jeszcze wirtualnej, o tej wirtualnej Polsce i tych różnych dziennikarzach? To są informacje, to jest 20 no, rok, to jest 4 lata przejdźmy temu. Przejdźmy może do naszej sondy, jak tam jej wyniki, patrzmy, bo wiecie, wyniki? Pośmiać, robić sobie, że tak powiem, kabaret z tej smutnej sprawy, że nie mamy dziennikarstwa w Polsce, no to jest jedno. No ale teraz jak to uleczyć i czy jest w ogóle, czy myślicie, że jest szansa, żeby wyleczyć polskie dziennikarstwo? Jeszcze nie mamy na razie wyników, nie zaraz mamy. Będziemy je to ty oglądać. Masz mnie zapytać teraz. No to jak? Możemy zrobić tak jak Patrycja Kotecka. Nie? Ale ja będę Suwart. To ja muszę ty będziesz teraz, Suwartem. Nie, to ja muszę nie? jakąś kobietę udawać, żeby było równo... Nie umiesz tak cienko jakoś, zapytaj mnie tak. Pastorze, jaki byłby wynik sądy? Czy uda się oczyścić polskie dziennikarstwo? Jest czyste! Jak łza albo... Czyli nie trzeba powiedzieć... czyścić? Dupa, nie...
Nie można. Nie, D. Nie, nie, D. D, D, D. Czekaj, bo nie widzę ciągle tej sondy. O, mam już. Czekaj, a są różne wyniki takie. 606 głosów, patrz. No to ładnie, dziękujemy. 666. A ile mamy widzów? A nie wiem tego, zaraz zobaczymy. Tu mi wyjdzie 1100, także też dużo. 110 nawet. Widzów? Tak. W tej chwili ogląda. Bardzo nawet 1127. Także... Rozumiem, że po świętach jakoś zatęskniliście za nami. Albo za Ziobrem. I vice versa. No więc mamy... Ja barotno. O tak. Mamy 606 głosów, tylko częściowo 40%. Nie 33, tak 27. Czyli w sumie pozytywnie. Ja pójdę pod prąd. I co powiesz? No, że tak. Że się uda? Tak, że się uda. Nie Andrzej Duda, tylko że się uda. Teraz mówią na przykład, że trzeba komisję kolejną sejmową do spraw dziennikarstwa. Nic komisja nie pomoże. Nic komisja nie pomoże. Nie w komisjach siła, tylko siła w was i w zdolnościach, możliwościach internetu. To już dociera do tych różnych łachudrów, którzy chcieli robić za dziennikarzy, a nami pomiatać. Że wiesz, że my to w internecie tylko jesteśmy, że tu jacyś youtuberzy, jakaś telewizja internetowa, czyli gorsza, rozumiesz? No tak. Że jak jest taka państwowa, nastajaścia, tu ona ci prawdę powie, tu jakaś internetowa, coś to jest. Pierdołka. No to te czasy się skończyły. Teraz okazało się, że telewizja rządowa ługała przez 8 lat i wcześniej też na zlecenia rządu. Jak jest teraz, nie wiem, nie oglądam. Nie? Też jakoś już mi, to się wiele nie zmieniło. Jakoś już mi tak zostało i nie będę ich więcej oglądał. Nie? Te wszystkie pseudomedyjka, te wiecie, takiego głównego szamba, czy głównego ścieku, głównego nurtu, niektórzy powiedzą, no to macie czwarta pseudowładza, już a tu wiecie. Mam, słuchaj, jest komentarz naszego widza, Artur G. Dziś najmodniejsze hasło wśród pseudodziennikarzy, wiesz jak jest? Nie. Bóg, honorarium i ojczyzna. No, ja bym tam z Bogiem nawet do nich, nie, znaczy wiesz, w ich ustach to w ogóle się nie powinno pojawiać. Z tego powinno zostać honorarium i tak niech zostanie. Ojcowizna. Tak jak jest taka instytucja publiczna, też się nazywa, instytucja publiczna i tam się liczy honorarium. Oczywiście też się liczą wdzięki, nie? No, że tam, wiesz, to byle komu. To są te instytucje, gdzie tam Kamiński komu wysyłał tego agenta Tomka, tak, z oficerami. I z honorarium. W nagrodę. I z honorarium wysyłał steczką pieniędzy. Do Wiednia. I tam się liczą po pierwsze wdzięki, no czyli dany nocnikarz musi mieć jakieś wdzięki, zasięgi, wiecie, pompowanie i tak dalej, a potem już się liczy tylko honorarium, czyli wdzięki i honorarium, tyle do powiedzenia w tej sprawie, ale wróćmy do tego, czy się uda, nie? Bo do światłej części opinii publicznej, oczywiście no jest jakaś tam część, która jeszcze korzysta z mediów głównego ścieku, ale jeśli ktoś chce, dlatego Twitter staje się, czy tam X jest taki ważny, tam rzeczywiście no, wymiana myśli najszybciej się pojawia. Przecież zobaczcie, tu już jest gdzieś tam ta ABW u jakichś dziadów, nie? A tu już jest za pół godziny albo wcześniej już na Twitterze, na X-ie już jest informacja, a w mediach jeszcze nie ma. A w mediach jeszcze nie ma, nie? Czyli szybkość, wielość. Zobaczcie tutaj, owszem, PiS, nie tylko pewnie PiS, ale PiS próbowało sobie kupić jakichś tam youtuberów czy kogoś, żeby chwalili PiS tak, jak ci nocnikarze mieli chwalić fundusz. Kaczyński by został youtuberem. No, czy tam nawet na TikToka go chyba jakiś jeden wstawił. I tam ale wywiady przecież z Andrzejem, Kanon Zero. Zaraz od razu, na starcie. No to mówię, to oczywiście próba jakiegoś zawładnięcia internetem, tymi influencerami. Jak ktoś ma za duże zasięgi, to też trzeba uważać. To też trzeba uważać, bo jak on ma bardzo duże zasięgi, no to wtedy na pewno jakaś władza się zajmie i zacznie próbować korumpować. Czy to będzie na tyle, że tak powiem, odporna na korupcję siła medialna już, bo tak trzeba będzie nazwać, jeśli ktoś ma tam jakieś milionowe czy setki tysięcy zasięgów, nie? My mamy w tej chwili 50 chyba 5 i 6 dziesiątych, nie? Tam jakoś tak. Ale nie, 56 subskrybentów. Mam 56 i jakoś tak 5 czy 65. Coś? 65, przepraszam. O, widzisz, mi się te nie, cyfry... Nie jestem, nie upgrade'owałem. Dobra, ale się. Jeszcze mam... Ale nie, no bo to czekaj, no to daj mi reklamę jakąś zrobić. No to okay. Możecie właśnie nas zasubskrybować. Jak to się nazywa? Pomóż. Kiedyś słyszałem takie hasło subskrybucję, ale to jest nie tak. Restytucję. No to możecie te serduszko tam kliknąć, nie? Nie. Nie dzwoneczek. Co?
Dzwoneczek, niech będzie, niech będzie. Subskrybujesz, musisz. Subskrybujesz, Adam, trzeba subskrybuj. No to o to prosimy tak przy okazji, ale teraz wracając do naszego pytania, czy się uda. Dzisiaj zdobywanie informacji przeszło do internetu. Dzisiaj nikt nie traktuje poważnie informacji mediów, powiedzmy, takich wielkonakładowych. Że to się już zaczyna myśleć, czy czasem nie ma tam jakiegoś znaku zapytania. Także dlatego myślę, nie, że tam, wiecie, nagle dziennikarze staną się uczciwsi, bo się będą modlić teraz zamiast do Matki Boskiej Ostrobramskiej, to będą się modlić do Matki Boskiej Częstochowskiej. A wiesz, jak ten ruski agent wchodził do Polski? Nie, ale kto? Zrobił, że obraz chodził od Władywostoku po Lizbonę, przeszedł obraz jasnogórski przez Warszawę. Wszędzie miał drzwi otwarte. Wszędzie. Ale jaki agent? No ruski, noż to przecież. Jak się nazywał? Noż to tam, żebym ja od razu nazwiska znał. No to se wyszperaj, no. No i on niósł go. Nie, nie, nie. Wieźli go na jakimś Mercedesie, powiedzmy, ten obraz. Niemiecki, nie? Niemiecki. Niemieckim? No, no przecież chyba nie Wołgą. Für Deutschland. Für Kacapia, nie, nie bardzo, nie? Żuki. To wieźli, a może na włoskim, jakimś Iveco może se wzięli, nie? O, to już bardziej. Zamontowali ten obraz i go wozili, mówiąc, że on chodzi. Cud. Jeździ. No dobra, Mariusz Borucki. Szczerze, to jakie dziennikarstwo jest i będzie w Polsce, zależy głównie od Polaków. Bo dokładnie. Jeśli by nigdy więcej nie oglądali i nie czytali od spalonego nocnikarza czy redakcji, to by się zmieniło. A tak, trzy kropki. No to dokładnie tak. My musimy, można powiedzieć, wytresować dziennikarzy. Że jak się zeszmaci, to jest koniec, to jest ostatni dzień jego w zawodzie i tyle. Nie, i ale tyle. U nas jest tak, że on wygasza konto na Twitterze i za pół roku wraca. Aha. I już jest czysty. I no, Finlandia. Albo no, Wolger, że nie głupa i że nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Albo zmieni nazwisko na Suwart. Albo zmieni nazwisko, na przykład ten Nisztor przecież, taki Łobajtka nagrany, taki dziennikarz śledczy niezależny, spin doktor PiSu. On w ogóle tam nie komentuje tych nagrań. Może nagrane, może nie nagrane tam. Co się, no na co on będzie? Co się to będzie? Co się będzie przed plebsem tłumaczył? On ma swoje i koniec, no. Żonę gdzieś tam, gdzie on, kogo on chciał tam obsadzić? Żonę. Matkę! Nie, żonę i ojca. I ojca, coś się tam. Kobieta rozwijała, tak mówię. No. Tomasz K. Dziennikarstwo polskie można oczyścić z dezinformacji politycznej przez ucięcie finansowania z budżetu państwa i podejrzanych źródeł z komunistycznego wschodu. To jeszcze a tak propos łatwo? Tych pieniędzy. Tak, ja jestem zdania, że dziennikarstwo powinno się utrzymywać tylko i wyłącznie z tego, co pracuje. Tak jak hydraulik nie z dotacji, z Funduszu Sprawiedliwości się utrzymuje, tak samo i dziennikarz, czy portale, czy telewizje powinny się utrzymywać z płaty widzów. Rozumiesz? I wtedy jest czysty układ. Nie? Mówią dobrze, mówią śmiesznie. Nie, no, ale oni się utrzymują starają właśnie się z reklamodawców. Państwowy. Którym jest Orlen? No, przypadkowo, nie? Co chcesz? Nie, no, nie róbmy sobie jaj. Wtedy zawsze będzie patologia. To jest oczywiste. Dopóki dziennikarze nie będą utrzymywać się wpłat widzów, czy to będą sprzedawać te swoje gazety, czy płatne tam robić portale, czy bezpłatne i liczyć na to, że ludzie tam odpowiedzialnie będą ich wspierać, to, to są różne techniki, nie? Jakie sobie tam zbiórki dany portal zrobi. Ale dopóki będziemy mieli finansowanie z budżetu państwa, z budżetu partii, czy jakichś tam innych tych funduszy sprawiedliwości, dopóty nie będziemy mieli uczciwego dziennikarstwa. To jest jak dwa razy dwa. A teraz zadam ci kolejne matematyczne pytanie. PiS, żeby okraść budżet państwa i przepompować do swoich różnych tam fundacji, prywatnych kieszeni, księży katolickich i tak dalej, zrobił kilkadziesiąt różnych funduszy i instytutów. I teraz mamy 8 lat ich działalności. Strzel, jaki rząd wielkości? Czy to będzie 100 tysięcy, setki tysięcy, miliony, dziesiątki milionów, setki milionów, miliardy, tryliardy, no. Pierdyliardy. Pierdyliardy, tak. To już tam, jaki czyli rząd wielkości? Ile lat? 8. 8 lat? Ile od 2015. Ile tych instytucji? No kilkadziesiąt. No myślę, że tak pod miliard będzie podchodziło. Kilkaset milionów bym obstawił. Jeszcze możesz się poprawić. Ale w górę czy w dół? Nie, no to wiesz, no ty sprawdzasz studentów, no ja rozumiem jakieś... Ja, no, jak mówisz, że źle, no to nie wiem, no to czyli podejrzewam, że jednak mniej dużo, to nie, ale no to 2 miliardy.
37. Ale czego? Miliardów. Miliardów złotych? Tak. O kurczę, to jest więcej niż jakieś te kontrakty na te Himarsy i tak dalej. Tak, byśmy w kosmos polecieli i wrócili jeszcze, byśmy sobie czołgów budżet tak budżet państwa polskiego to jest chyba 600 miliardów, wydaje mi się, teraz. Kiedyś był 300, jeszcze tak pamiętam. Tak, ale teraz, wiecie, ukradli trochę inflacji. 10% starego budżetu. Rocznego, no to wiesz, no. Ale to poszło do swoich, na rozkurz. Ale pewien jesteś, że to miliardy, a nie miliony? Dokładnie jest, można to sobie oczywiście sprawdzać. Proszę, weryfikujcie nas, no jak coś, to będziemy prostować. Grubo. Ale z tego, co ja dotarłem do tych danych, to przez te wszystkie fundusze, tego jak ten Fundusz Sprawiedliwości... W ramce chyba za 10 miliardów. I tak dalej, to przewalili PiS-owcy przez ostatnie 8 lat prawie 40 miliardów złotych. I Obajtek mówił, no przyjdą ciężkie lata, czasy. Te lata. No tośmy musieli ukraść 40 baniek dużych. To żeś mnie zażył. Czy wielkich, no. No wiedziałem, tak ci powiem, jak normalnie. A jak to czytałem, to też zaraz, jeszcze raz, nie? Jak ta Ryszarda trzecia waza. No ale wiesz, jak tu jest rocznie 400 milionów od samego Ziobry z tego funduszu, nie? No powiedzmy, nie, no, 400 milionów to Rydzyk dostał przez całą chyba Nie. Karierę. To Rydzyk to tylko zbieżność ten. Rocznie z Funduszu Sprawiedliwości to jest około 400 milionów. Powiedzmy, że 10% poszło na rzeczywiste ofiary przestępstw, reszta rozkradziona czy rozdana w celach politycznych. 10-20 szacuje, że poszło. No to zobacz, że mamy z jednego funduszu przez jeden rok, no to razy 8, to już masz miliardy od samego Ziobry, no. A teraz jeszcze przecież tam jest Fundusz Rodziny, 10 milionów. Tylko, no niewiele, żeby więcej dzieci się rodziło. 24 rok. Dochody budżetu państwa wyniosą 683 miliardy, a wydatki 848 miliarda. No to czyli dlatego to jest... mówię, że rozkradanie państwa przez Kościół katolicki i pisowskich załóżników było na skalę miliardową. To jest 5% budżetu. Poczekaj, bo przecież nie dołożyliśmy jeszcze tego, co kradł Kościół katolicki do tego. Czyli okradanie państwa przez katopato komunę, czyli Kościół katolicki i PiS i reszta tych tam pomagierów, było na skalę, można powiedzieć, znacznej części budżetu Polski. To już razem, to by myślę, dochodziło gdzieś do może 5-10% budżetu Polski. Taka skala łupiestwa na prywatne, można powiedzieć, fundusze. Przecież ta afera cała wyborcza, nie? To jeden ten Sasin, co się śmieją, to jest chyba 70 milionów, a teraz no, już tam koło 100. Teraz już tam, jest 100 milionów. Inflacja była, no ale to przy tej twojej kwocie to jest na waciki. No bo zobacz, bo jak jest prywatny jakiś tam Łgasz czy inny, no to ile on dostaje? Milion. Jak jest pisowska afera, to ile musi być? 100 milionów. Salceson, Sasin, nie? To masz 100 milionów. A jak weźmiesz to wszystko razem, to masz prawie 40 miliardów. No to grubo. No to i jest, dlatego czekaj. Polacy są biedni, rozumiecie? Czyli to jest 1000 zł na Polaka, tak? Dobrze mówię? Mniej więcej, a dorosłego to więcej. No. No bo jest 30 milionów, razy 1000 będzie 30 miliardów, tak? No ty pytasz chyba źle. Nie. No dobrze powiedziałem chyba. Czy będzie 30 miliardów? Więcej. Nie, no tak, no się zmieni rząd wielkości. No weź sobie podkreślaj te zera, no. No trzeba dodać mniej niż zero. Dobrze chyba mówię, zaraz jeszcze możemy to sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest po 1000 na łebka, nie? No na szybko tak licząc, to wydaje mi się, że tak będzie. Także grubo. Przejdźmy do tego Tarczyńskiego może, bo już się kończy nasz czas. Wiktor Medwedczuk. To jest taka osoba, która pamiętam pierwszy raz na moim radarze gdzieś tam wypłynęła, jak Ukraińcy go zawinęli i został przez Putina wymieniony na chyba 200 obrońców Mariupola, wydaje mi się. Także gruba ryba. On bardziej śmierdząca. On, to jest tam właśnie, on odpowiadał za kierowanie portalem Voice of Europe, korumpowanie zachodnich dziennikarzy i polityków. No i właśnie te wywiadziki takie, przypadkowe wywiadziki z politykami wybranymi w Polsce, a u nas Dominik Tarczyński. Przypadkowo wybrany przez Jarosław Polskę Zbaw, najmądrzejszy człowiek świata Kaczyński, Jarosław, na reprezentowanie polskiej prawicy w parlamencie europejskim. Wywalili Legutkę, kopnęli go i to w bardzo brzydki sposób. I sam Jarosław, ten od Wasina, który chciał zrobić czystą Finlandię, znaczy z Polskę sprzedać Rosji, można tak powiedzieć, ten sam Jarosław właśnie tego człowieka, nomen omen, przypadkowo tu przyłapanego na tym cytowaniu, wywiadowaniu się i tak dalej. Jak myślicie, czy to jest przypadek Wasin, Kaczyński, Tarczyński?
Czy to jest przypadek, drodzy państwo? Też trzeba powiedzieć, że ten Tarczyński, to ja pamiętam, jak on wchodził do polityki te 15 lat temu, to tak znikąd się pojawił nagle i od razu wysoko. Kompletnie z kapelusza. Z kapelusza wyciągnięty. Bo akurat pamiętam, dokładnie myśmy z dżungli amazońskiej, kiedy tymi pluł czy rzygał tym salcesonem z gwoździami, tam jakiś jego obiekt filmowania, to on się pojawił. To był rok 2011. Pojawił się znikąd i od razu startował z Lublina na posła. Już od razu, nie? Dostał się. I wtedy chyba się nie dostał. Za pierwszym razem się nie dostał? Pierwszym razem się nie dostał. Nie, on gdzieś daleko. Ale potem się dostał. Ale to on, jestem przekonany, a przynajmniej jego środowisko, bo pojawił się taki dziwny przypadek, nie? Myśmy byli w dość dobrych relacjach wtedy z Pospieszalskim i z tą drugą, jak ona się... Stankiewicz. Z Ewą Stankiewicz. No byliśmy na ty, naprawdę no, fajne relacje. I wyobraźcie sobie, że przyjeżdża Tarczyński właśnie z Pospieszalskim i z Ewą Stankiewicz do Lublina, rozpoczynają niby jego kampanię wyborczą. I ani Pospieszalski, ani ta Ewa Stankiewicz w ogóle się nie podeszli do nas przywitać. Mówię, co jest grane? No wreszcie ta odrobinę przyzwoitości, bo tam Pospieszalski, no to tam on honorarium i te sprawy, a Ewa miała jeszcze wtedy, nie wiem jak dziś, odrobinę przyzwoitości i przyszła do nas. Już ludzie się rozeszli, skończyła się im ta impreza i Ewa przyszła i mówi, no ja nie mogę tu z wami utrzymywać kontaktów. No ale mówi, Ewa, ale co się stało? Dlaczego? Mówi, a bo ja się dowiedziałam, tu przyszli do mnie no jacyś ludzie i powiedzieli, co ty piszesz o papieżu. No mówi, no zaraz, ale myśmy się umówili na to, że będziemy naszym walczyć... papieżu, dodajmy. O naszym papieżu, tak. Jedynym papieżu. O wolną Polskę, o to, żeby tam wolność była w Polsce, prawo, żeby było tego, a nie tam o to, co kto myśli o papieżu, że tu chyba możemy mieć wolność. Nie. Nie. No to, no jak myślałeś, tak? No co no, pisać, no. I zmianę, tym game changerem, to był właśnie ten Tarczyński. A Samuel tam gdzieś się nie pojawił wtedy też jakoś tak? Samuel to wtedy jeszcze mógł tam teczkę nosić. Aha, wiesz, no tak. Dobra. Ale tak, co jeszcze wiemy o tym Tarczyńskim? Bo tutaj jest taki długi dosyć film pana Piątka, można sobie zobaczyć. No i tam, no bo tu on powiedział, tylko wywiad, no słuchaj tam, tym Voice of Europe, no wywiadu udzielił, no to wiesz, tam nie zaciągał się. Ale na przykład Tarczyński lasował Paula Goldinga, nie wiem, czy dobrze czytam. Golding. Brytyjska ta partia. Britain First, tak się nazywa. Są zdjęcia właśnie Tarczyńskiego z tym Goldingiem. A Golding parę razy w 19 roku na kongresie putinistów w Moskwie wystąpił, gdzie powiedział, że podziwia prezydenta Putina i to, co Putin zrobił dla swej świętej ojczyzny. W 19 roku, czyli już jest 5 lat po ataku na Ukrainę. A słuchaj. Potem jeszcze był w Rosji ze 2 razy przynajmniej. To mówię, kilka razy w Rosji. I mnie ten to w ogóle Tarczyński nie go, ale on jest pewnie taki konserwatysta, to co tam z tego, że w Moskwie był. Nie, no to w ogóle. To jest źródło wszelkiego konserwatyzmu i spirytualizmu tam. Ale zobacz, ty mówisz o jakimś Tarczyńskim, który jest płotką. O, jak jakimś... płotką, jak go Jarosław namaścił na następcę po prostu, żeby w tym złym parlamencie europejskim zgnitym niech walczyć będzie... o honor Polski i wszystkiego. Niech będzie nie płotką, tylko jest jakimś leszczem. Nie? A zobacz, że sam Kaczyński zorganizował zjazd putinistów w Warszawie. No. Tuż przed atakiem Putina na Ukrainę. I teraz... Nie będzie pół roku przed atakiem. No, Amerykanie już ostrzegali. Na jesieni, 21 roku. Amerykanie ostrzegają, że Putin zaatakuje Ukrainę. I w tym momencie Jarosław Kaczyński, zobaczcie, robi zlot putinistów w Warszawie. No i ty się czepiasz jakiegoś leszcza Tarczyńskiego, że on się spotkał z jakimś Goldbergiem, Kubą, czy nie, Goldinem jakimś tam. No to Goldwein, żeby lwa udawał może. A to jeszcze takie, wchodzisz w takie antysemickie nuty. A to zaraz możemy przejść, no to zobaczcie. Ja mówiłem, że nasza telewizja to sól wokół zarówno biskupów katolickich, jak i agentury moskiewskiej, komunistycznej szerzej, chińskiej i moskiewskiej w Polsce. Nie, to starzy widzowie pamiętają, mówiłem to od 2016 roku. I mówiłem, że te wszystkie hejty,
to niszczenie nas, dyskredytowanie, to ma albo źródło katolickie, albo agentura komunistyczna. Nie? No i teraz mamy nasz proces, znaczy mój proces, no ale to pierwszy wniosek z tu strony, to było pastora do psychiatryka zamknąć, a telewizję zamknąć, telewizję zarekwirować sprzęt telewizji iść pod prąd, żeby nie mogła nadawać. Nie? Także wiadomo, że nie chodziło, pretekst był tam obraza Dudy, obraza uczuć religijnych, ale chodziło o to, żeby... Krytyka Kościoła katolickiego. I teraz... Nie można. I teraz zobaczcie, w tym no, czeskim opracowaniu... Czeskim filmie. Mamy już i Ordo Iuris, a wiesz, że Ordo Iuris była na moim procesie. Wiem. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Delegacja Ordo Iuris, jakaś chyba kobieta prawnik była, no. Była. Na początku jakoś, nie? Tak, zaraz przyszła na początku dopilnować, jeszcze czy wszystko... w pierwszej instancji. Tak, czy wszystko tam idzie i stwierdziła, że to jest dobry proces, nie ma nic w związku z zabieraniem chrześcijanom wolności słowa. Nie. To absolutnie, chociaż niby ta Orda, znaczy Ordo, to tam niby broni ludzi, którzy są tam za poglądy... Miała coś na tych udach, jakieś właśnie jakieś te takie kolczatki, coś tam? Gdzieżbym ja kobiecie tam patrzył pod spódnicę. A to nie wystaje? No nie wiem. Chyba, że tutaj jest jakiś taki ten, nie? Ukrętło. A ja chyba nawet nie byłem na tej rozprawie. No tak. Bo ja tylko byłem na pierwszej, ona chyba była na drugiej. Nie, nie wiesz, a właśnie. Także o tych pokrętłach, no to... Nie wystawać. To już niech tam Ordo Iuris sobie gada, ale oni mieli coś z tymi spódnicami, bo nie wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, tam jakieś niezłe orgie się odbywały. Nawet się to skończyło mordobiciem podobno w tym i jakieś rozwody, później romanse. Tam jurność jest. Konserwatywni tacy. Konserwatywna ja. Ty jesteś tacy młodzi. Słucham? To jakieś młode wilki z tego. No tam wilki, nie wilki, to chyba tam już nie będziemy się tym zajmować. Ale zobacz, w tym procesie wystąpiło Ordo Iuris jako ta strona posiłkowa tych hejterów. Sprawdzili wszystko w porządku, nie ma co, już później nie tego. Media narodowe, sponsorowane przez PiS. Przecież, no. Nie? Nasza przez i konkurencja Jobre. Przez Glińskiego i różne takie. Media narodowe uczestniczyły w tym, pomagały zbierać tych rzekomo pokrzywdzonych. Oczywiście cały czas tam pluły na nas w tych swoich programach, zapraszali tych hejterów, żeby tam się wnętrzali. Teraz mamy, poruszyłeś wątek antysemicki. Myśmy sędziego informowali, że przecież te wszystkie te niby wycinki, które oni porobili na mój temat, z naszej telewizji, są opisywane antysemickimi tytułami. Rebe, Chojecki, naprawdę tam, takimi, o, dużo gorszymi, takimi tak, bardzo tam. Tego. I mówi, słuchajcie, przecież to jest nagonka. Tych... To był materiał dowodowy prokuratury. Tak, ale to tak. Wiecie o Ziobrze i o prokuraturze, to ja Kurba. Nic nie mówię. Ja mówię o sędzim już. Ja mówię o sądzie. A sędzia jest z kulu, co to ty chcesz? A nie, no tak, to rzeczywiście. To wszystko sędzia wiedział, że to jest nagonka na naszą telewizję zrobiona. Czyli mamy Ordo Iuris, mamy media narodowe, mamy człowieka zaangażowanego w szerzenie antysemityzmu. Teraz ABW się już nim zajmuje, jego książką i z towarzyszem Braunem i tak dalej, i tak dalej. Ale najciekawsze, to ci powiem, ten wątek rosyjski. Taka sprzedająca ruską narrację partia tak zwanego, czekaj, jak on się nazywa? Olszański? Nie, nie, ale blisko. Ciepło, czekaj. Doktor... Rękas? Nie. Na S. Doktor... No w każdym razie... Sykulski? Tak. To kiedyś... Sykulski. Zorganizował taką prorosyjską manifestację w Lublinie. No niedawno. I jeden z tych oskarżycieli posiłkowych, z którym prokuratura lubelska współpracowała, prokurator Urban osobiście, ale nie tylko, występuje tam wystylizowany normalnie w takim płaszczu skórzanym jak nie wiadomo co i trzyma... O, lewej, zobaczcie, tak. Ten z lewej w tym skórzanym płaszczu to jest mój oskarżyciel, znaczy tam nie on mówi, żebym ja tam... Nie mój tego, ci on. Nie mój ci on, ale zobaczcie, to jest środowisko sprzedające ruską narrację. A nie, no to toż tam wiesz. To jest oczywiste, no to przecież i obraz maryjny musi być i polska flaga, no jak jest tego typu... Jeszcze długopis jak u Wałęsy. No to jak jest tego typu zjawisko, no to... I zobaczcie, ten człowiek, on jest przedstawiany jako prawowilny, czy tam nastajaszczy katolik, sędzia sądu tego okręgowego, już nie pamiętam, Kali...
Klimkowski. Ale to jest ten pierwszy chyba jest Klimkowski. No to właśnie o nim mówię, bo drugi no to złapał się za głowę i mówi zatwierdzam. To już wiesz, to, to tego, tego zostawmy, bo to już są, wiecie, tego. Ale pierwszy wyjaśnił nam tu wszystkim, że to są bardzo szczerzy katolicy, bardzo słusznie obrażeni na to, co my mówimy w telewizji Idź Pod Prąd, a teraz widzicie ich na prosowieckiej manifestacji. Czy to się wszystko nie, że tak powiem, nie zaczyna trybić, nie? Łączymy kropki, ale jeszcze, tak się mówi. Ale jeszcze, zobaczcie, te media, te wszystkie wirtualne Polski i tak dalej. Cicho sza o moim procesie. Nie, oczywiście. To się zdarzyło pierwszy raz w historii. No to zresztą, puśćmy teraz króciutki trailer filmu, który w najbliższą sobotę puścimy w pełnej wersji, żebyście zobaczyli kilka smaczków z tego. No niestety nie pseudo, tylko no, to się działo naprawdę za czasu rządu kato-pato-komuny, za czasu PiSu i Ziobry, to się działo tu w Lublinie, a wyście o tym nie wiedzieli, mówię o nowych widzach, bo wam nic, różne Onety czy te wirtualne Polski i tak dalej nie podały narracji. Bo wiecie, kiedy Żulczyk powiedział, to że, wszyscy wiedzą, że debil ten... Każdy wie, o co chodzi. Każdy wie, nie? Zresztą żadna tam tajemnica. Nie? Kiedy gość wystąpił, mamy durnia za prezydenta z jednym transparentem. Cała wszyscy Polska, pisali. Wszyscy wiedziała. To, że pastor jest włóczony po sądach za to, co mówił o Kościele katolickim i o Andrzeju, o tym nikt nie wiedział. To jest zbrodnia dziennikarska. Tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję. Że powiedziałem zjawa? To jest moje przestępstwo? Utrzymuję zaskarżony wyrok mocy. Jestem gorliwym katolikiem. Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii. To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych. Ja zadzwonię do mojego adwokata. Równie dobrze za chwilę powiecie, że ma być majtka. Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno. Nie wtargnęliśmy. Rozmawialiśmy z panią dyrektor. Zaprosiła nas do gabinetu. Nie wtargnęliśmy. W sobotę 6 kwietnia będzie premiera tego filmu, bo wcześniej był serial, tak? 4 lata procesu. Wiele manifestacji, setki osób zjeżdżało się, manifestowało i tak dalej. Zobaczcie, w mediach głównego ścieku cichosza. O debilu słyszeliście, od Żulczyka. A o tym, co ja mówiłem, o zbrodniach Kościoła katolickiego na narodzie polskim, o Dudzie, który stręczył nam Rosję i Chiny, o tym nie usłyszeliście. W pozytywnej wersji, bo gdzieś tam z tyłu można powiedzieć skazany pastor, oż to! I tak dalej. Ale żeby ktoś stanął w obronie, pokazał, że to jest zamach na wolność słowa, na wolność dziennikarzy, bo to przecież telewizja miała być zamknięta, nie? O tego nie usłyszeliście w żadnych mediach tak zwanej, no to już nie tak zwanej, tylko no pseudo czwartej władzy. Może na przykład były reklamy właśnie Funduszu Sprawiedliwości, to płaciłeś, sorry, rozumiem. Płaciłeś milion złotych za wiadomość o twoim procesie, czy nie? No a jak myślisz? Może nie. Płaci, to wymaga, no co. Tutaj jeszcze Czarek nam podsyła, że jest też drugi polityk z Polski, który udzielił wywiadu tego Voice of Europe. Kiedyś jakieś takie Voice, nie oglądałem tego, Voice of Poland, to mi się kojarzy, coś tam śpiewali, czy coś tam robi, a to jest Voice of Europe, Konfederacja Roman Fritz, takie polskie nazwisko bardzo. Jakiś no name. Też dla mnie. No to nie będziemy... Ale no też udzielił. Nie będziemy o nim gadać, ale weźcie ten wątek religijny, bo o tym nie będzie nikt mówił dużo. W tej ruskiej jaczejce będzie brała udział Cerkiew Prawosławna, Kościół katolicki i organizacje katolickie. Czym bardziej taka konserwatywna, prawicowa, ortodoksyjna... Komitet wyborców polskiej prawicy, czy prawicy polskiej... Ta. Romana, tego Romanowskiego. Tym więcej będzie tam tego, o czym mówimy.
Okej, to w takim razie przechodzimy już do ogłoszeń. Już zareklamowałeś, że w tą sobotę będzie premiera filmu Skazany za Dudę i Kościół, Chojecki i Kasacja. O której godzinie? Pokaż mi jeszcze. Nie mamy napisane. No zobaczymy. No czekajcie na dalsze czekajcie w takim informacje, razie w sobotę nie? Od rana będzie można, jak ktoś ma z kolei więcej czasu, chce zobaczyć, już teraz można zobaczyć całość serialu Chojecki Kasacja na naszym kanale. To nie są długie odcinki, bo tam są po parę minut, tam 5-7 gdzieś tak. 8 do 10. Chyba ile ich jest? 6? Nie pamiętam. Wydaje mi się, 7 że 8. Mówią, tak? 7. 8. No, czyli rośnie. Jest 8 odcinków Chojecki Kasacja. Na podstawie tego serialu powstał film, który zobaczycie w sobotę. Przypominamy, że można przekazać 1,5% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch. Trzeba podać numer KRS 404562059. Zachęcamy Was też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na 536 813 435. I tradycyjnie przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Oprócz tradycyjnych form wsparcia, które możecie znaleźć na idźpodprąd.pl/wsparcie, jesteśmy na Patronite, też Idź Pod Prąd. Można nam kupić kawę symboliczną na Buy Coffee i także jesteśmy na YouTubie. Tam jest też przycisk Wesprzyj. Wszystkim, którzy nas wsparli w marcu, dziękujemy bardzo serdecznie. A to już w kwietniu wielu nas wsparło, też dziękujemy. Bo już się zaczął. No jutro twoje urodziny. Dobrze mówię? Czekaj, a który dzisiaj? No drugi. Ja chyba się nie pomyliłem. Dobrze mówię? Dobrze. No, ja wiesz, tego czasu dobrze nie pamiętam. Tak samo nie pamiętam. No ale no znasz chyba swoje urodziny. No, także katolickiego jutro. Chrztu świętego. Także jutro możecie składać pastorowi już... Ale pamiętam chrzest biblijny. Życzenia urodzinowe. Ile kończysz lat? Nie wiem. A ja znowu będę wiedział, chyba 61. No to dzięki. Ja narodziłem się na nowo i to pamiętam, bo za to tam odpowiedzialność połowiczną ponoszę, 8 kwietnia. Ale z ciała, to już jest świadectwo moich rodziców, to i Urzędu Stanu Cywilnego, masz chyba na 3. To mówię, także PESEL, PESEL jest! Czyli dziękujemy za uwagę i pastorowi od razu wszystkiego najlepszego. Dziękuję za dzisiejszy komentarz. Dziękuję bardzo i za życzenia też. Chociaż możecie się ograniczać. Dziodzio nie lubi życzeń. Dziękujemy w takim razie bardzo za uwagę i do zobaczenia.